Siema wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Fireplay. Witam was w kolejnym odcinku Dishonored. Jesteśmy, można powiedzieć, świeżo po bardzo zmulonej misji, która była no, w moim odczuciu bardzo nużąca. Zresztą mogliście to zobaczyć na poprzednim odcinku, jeżeli go widzieliście. Jeżeli nie, to zapraszam. Chociaż no, tak zapraszam, ale nie do końca. Może tak, wiecie, nie do końca, tylko dlatego, że z mojego punktu widzenia, jak ja to ogrywałem, to było nużące, a po montażu i tym to wy widzieliście, może to być akurat takie możliwe do oglądnięcia. W każdym razie odkryliśmy taki sekret, nie? Tej Delaili, że to chyba dobrze mówię, Delaili. Czekajcie, to jedną ręką steruję teraz padem. I mamy tego takiego gościa, co on był na początku w takiej białej marynareczce, nie pamiętam jak się nazywa. Chyba no to będzie nasz następny cel, będziemy jego willę atakować. Czy też jego w tej willi. No. Także no, zobaczymy. Teraz mamy się naradzić z naszymi kompanami, czyli ten Sokołowem i tą Morzynką, nie pamiętam jak ona się tam nazywa dokładnie. Bo nie mam pamięci za bardzo do imion czy do nazwisk. Musiałbym się tak, wiecie, napić piwka, bliżej poznać, żeby to było wiadomo. Nie zmienia to faktu, że jedziemy z tym odcinkiem. Ja tutaj już się przygotowałem. Słoweczki elegancko są. Jedziemy w takim razie, nie? O, widzicie sami. Jest na pokładzie się statku, widzimy. O, gadamy. Rozpoczynamy. Czujesz się na siłach? Odwiedziłam w życiu tuzin zamków i setkę posiadłości. Nigdy się niczym nie różnią. Pałac Duke'a nie może być gorszy od towarzyskich podwieczorków Lady Brisby. Zabicie Duke'a Abel to tylko jeden kawałek układanki. Dowiedz się, co takiego powierzyła mu Delaila. Niewiele się od ciebie dowiedziałem o tym, co było w domu Stiltona, ale nie szkodzi. Odrobina tajemnicy dodaje światu pikanterii. Tylko wiesz, jak już wejdziesz do Wielkiego Pałacu, każdy twój wybór może wpłynąć na całe lata przyszłości Karnaki. Pamiętaj o tym. Duke napaskudził na jakiekolwiek resztki szacunku, jakie mogłabym mieć dla jego tytułu. Zapłaci za współudział w przewrocie Delaili. Wielki Pałac, jakaś wskazówka, tak? Wejdź na łódź. No dobra. To idziemy. To nie ma co się opierdzielać, bo to trzeba nam dać tej rozgrywce dynamizmu i tak dalej. Chociaż wiadomo, tutaj sobie mogę na łodzi, jak nikogo nie ma. Możemy już ruszać w stronę pałacu? Musimy, koleżanko, kierowniczko. Dobrze, ruszajmy. Mam już ponad chyba 2800 tych tam końców. No, chciałbym wydać to w końcu, ale te sklepy są tak poukrywane, że to wiecie, średnio można. To jakieś by się ulepszenie kupiło, czy runę, czy co? Fajnie by było. Ale jest jak jest. Długo się wygrywa, to by nie cała plansza, ewentualnie pół plansza, żeby później wstąpić do budynku. Gdy jesteś ten zepsuty dług, Luke Abel sądzi, że Sir Kano zorganizował oblejący twe rządy przewrót. Wróć do Wielkiego Pałacu, po czym znajdź i wyeliminuj Duke'a, który chronił się przed zamachowcami, wykorzystując dublera. Ła! Musisz znaleźć również duszę Deli. To jeden sposób na pozwolenie jej nieśmiertelności. No dobra, to będzie coś bardzo mocnego, coś w tej misji. A jak to się potoczy, zobaczymy. Duke ma w pałacu swojego idealnego sobowtóra jako zmyłkę dla zabójców. Moja przyjaciółka bierze tam obrusy i według niej dubler jest palaczem. Może to jakoś wykorzystasz? Tak, tak. Na przykład z nim porozmawiasz. To podobno miły gość. W ogóle co za gówniana robota udawać tyrana pokroju Duke'a Luke'i Abel. To wręcz zadziwiające, że ludzie tolerują tego Duke'a. Trzyma w garści kopalnie, ma armię i cesarskie wsparcie ze stolicy. Na jego rautach ludzie szatkują państwo na kawałki, pogryzając sobie gotowanego kraba. W Dunwall też miewaliśmy takie przyjęcia. Pełne lizusowskich szuj, wbijających sobie wzajemnie noże w plecy. Biedna cesarzowa.
Widywałam światła tych bankietów z zatopionej dzielnicy, z dachu opuszczonego mięsnego, w którym nocowałam. Wiem, że wiele przeżyłaś w młodości, Megan. Często wędrowałam po Dunwall z zakrytą twarzą. Widzę, że ręki nie ma, nie? Dlatego... Karnaka dała mi nowy pogląd na sprawę. Świetnie. Jak wyeliminujesz Duke'a, dowiedz się, co takiego trzyma dla Delaili i zabierz to. Gdy wszystko załatwisz, zabiorę cię z tamtąd łódką. Spoko. No już. Go, 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 go. Trzeba pewnie cierpliwości wykazać. Wskazówka. Megan Foster. Za kogoś to wiesz. Do czasu pracuje w Wielkim Pałacu. Dzięki temu dowiedziałem się, że dubler jest... A! Czyli będziemy musieli tutaj... znaleźć wyjście? Okej. Okay. O kurwa, jest dużo tego... tych metrów. No w każdym razie wiem już, że ten jest miły. Tak jak tutaj o kurwa. Wspomnieli. Tutaj coś jest. Widzicie, wyzwanie się tutaj trochę to jaśniej wszystko, a ja bym musiał... W opcjach telewizora oszczędzanie energii wyłączyć. O, właśnie. I teraz mam już, że tak powiem, taką normalną jasność. A, i mogę mocy używać. To jest przede wszystkim ważne. W tej poprzedniej misji to była porażka po prostu. Nie wiadomo czemu moce były wygłuszone, jakby można powiedzieć. Jakaś wskazówka, co jest? Przybytnicy czekają w swojej łodzi, żeby dostarczyć kontrabandę do pobliskiego czarnorynkowego sklepu. Kapitan poszła tam ustalić szczegóły dostawy. Wow. Skąd to opóźnienie w dostawie? Betty się obawia, że nas przyłapią? Sklepikarz ma nerwy jak postronki. Gdyby tylko zechcieli to przerzucić bezpośrednio ze statku. Mam w sklepie dobrego kumpla, który już od lat robi w ochronie czarnorynkowych sklepów. Pomyślałbym, że tutaj może być coś do zdobycia jakaś. Czy też do zjumania. Kontrabanda. To tajemnica. To nie wrogowie. Dogadują ze mną i z nikim innym. Ale tutaj bym wszedł. To może być coś ciekawego. Zobaczmy. Czy od tylca? Świetnie. A nie, to są te koła ratunkowe. A, koła. Aha, czyli mógłbym ich opitolić z klucza. Prawdopodobnie. Czekaj, ten jest tutaj. Ten widzi? Tak, widzi. Teraz muszę się rozglądać za jakimś nożownikiem. Dlaczego akurat ja? No co ty gadasz? Kurwa kl... Naprawdę się prosi. Naprawdę się prosisz? Odwrócił się. O ja pierdolę. Gdybyście wy to... Ojaj. Czyli co, nie ma klucza? Nie, ani tu, ani tu. Czy może tutaj jest? Patrz, 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 patrz. Warto było tutaj troszkę pokombinować. Wezmę, dobra. A kurde! Wziąłem potion zamiast many. Ja pierdzielę, ale błąd. O kurwa. Jebać. Lepiej go ogłuszę, bo wtedy będzie spokój, nie? Co my tu mamy? Bydle jakieś. Płat ryby? Aha, rzucać sobie nie mogę. Tam ktoś może być. Tutaj jest wejście jakieś fajne, coś?
ten Tegas? A nie, dobra. Nie biegnę, bo... Zaraz goryla mnie mogą wyczaić. Pokaż, tu nic jeszcze nie ma. Kurwa, jak zakres zablokowany. O, coś się zapisuje. Czyli wiedz, że coś się dzieje. Ja sobie sam zapiszę na swoim save'ie. Nic ciekawego nie ma. Żadnego sklepu, nic. Kuźwa. A tam co jest? Te komarki, kuźwa. Czyli obstawiałbym, że tutaj może być coś do zbycia. Jakaś runa czy nie runa? Pokaż. O kurwa. Te komary wpierdają szczury. Pierdolone. Z daleka już atakują. Jakieś kurwa zbudowane czy co? O ty kurde. Chyba bym musiał to... Co, nie pali się? A, już myślałem. Dobrze. Czy my tutaj coś mamy? Chyba tylko znajdźki, nie? Tak mi się coś wydaje. To znowu to będą komarki, nie komarki. Albo alternatywne przejście, ej. Winslow, coś tam. Runa, nie runa. Tak. Wow. No tak, wydaje że się na pewno. To masz rację. Albo zdjęcie, albo pęto zarzucę mu na szyję i się gościa ogłuszy. Tylko pytanie tutaj, jak to... A nie. Nic tutaj nie będzie do zdobycia. Czy są dwie drogi? Jest ta tutaj? Nie wiemy, czy jest bezpieczna, ale już widzę, że jest goryl. Tak. Coś tutaj czerwonego było. A jest. Czyli to jest ta bramka taka. Tory, po których może być pociąg. Wanted. To jest Mindy Blackheart. O. Wow. Sprytnie. No, chyba mopi spadł. Albo miotła od wiatru czy czego. Inaczej, dobra, niech oni się tutaj pierdzielą. Kiedyś się znajdę, tak, na pewno mnie znajdziesz. Wiem, że tam jesteś, nie chowaj się. Pokaż się i podaj swoje imię. Dobra. I ciebie mam. Kurwa, gdzie ona jest? Gdzie? Kurwa, mać, tak było ciemno, że nie widziałem. Naprawdę. Ej, wy mogliście mieć, widzę to na podglądzie jaśniej. Niż ja na tym, na telewizorze. Przez to słońce w sobie, bo tutaj mi słońce pada. I ja przez to mam green screena. Blue screena przez ścianę, nie? Zrobionego, żeby było... Nie było ścianów widać, tylko więcej było gry widać na ekranie. Kurwa, mać, tak się zamodać. No to widzieliście też, jakie takie... Toporne obsługa analogiem. Pierwszy raz miał do czynienia z padem. Że to jest kurwa straszne. Dobra, jestem tutaj. Gdzie byłem? Tam poszedłem. Mogę iść tutaj. Chyba pójdę tutaj. O kurwa, aha. Pełd zapalający. Mam wszystko. Kurwa, jest to. O. Pójdziemy alternatywną drogą. Zobaczymy, czy będzie lepsza. O.
Czyli tutaj jest lotareczka. Widzę, że... Wiesz, kto też miał ładny sklep? Ta zegarmistrzyni. Cokolwiek. Serafina. Tu jest jeden. Tam będzie dwóch, coś słyszę chyba. Z daleka mogą mnie zobaczyć, tak, spoko. O ile pamiętam. To jest drugi. Coś tam chyba jest. Co się tu dzieje? Stać! Nie ucieknie! A tu cię mam. I tu nie wejdziesz. Dobrze. O kurwa. O kurwa. Ja potiona nie mam, nie? O kurwa. Szła. Szła. Ło. O kurwa. Mocno, mocno. Dużo gryli, kurwa mać. Może chyba ich jest więcej nawet na poziomie trudności wysokim. Jakby to był niski, normalny. No i się znowu chwalę, że kurwa gra na wysokim, nie? Ej, co jest? Widzieliście? To nie w trupy, czy w swoich napierdalali, ze przeproszeniem. Tu gdzieś może być goryl. Tak czy nie? A, tutaj. Niech mnie ściśnie. Pay what you... Może to jest sklep? Czekaj. Dobra, nie będę się bawić w te sklepy i tak dalej. Nawet znajome dzielnice zaczynają się. Te ci leżą elegancko. Kurwa, myślałem, że to będzie przejście. Monety. Znowu monety, których i tak nie wykorzystam, bo sklepu pewnie nie zajdę. Wie co jest? Że światło takie na nie... Idziesz czy nie idziesz? Do przeszukania całego terenu. Nie mam na to czasu. Coś w końcu musi walnąć. Ach, pięknie cię załatwiłem. Tutaj cię schowamy. Leżeć. To może być bardzo alternatywna ścieżka, chociaż kto wie. Wyjdźmy tutaj, tą górą. Jakaś runa się może trafi, czy co? Ej, kurwa. To jeszcze ktoś mnie usłyszy, jak tak sobie dźgam, macham. Zapiszę, kurwa, zapiszę. Ta gra dużo uczy. Przede wszystkim uczy, żeby zapisywać. Brak zapisu to oczywiście konsekwencja, nie? Zresztą widzieliście. Mogliście zobaczyć. Niekoniecznie musieliście w poprzednich odcinkach. Wow! Ale tutaj jest kuźwa bydła. Ale czemu? Kurwa dziwne. Ale tutaj coś widzę. I to jest chyba bardzo alternatywna trasa znowu. Zapominałem. Widziałem? Aha, zajebiście. Znowu wszystko zamknięte i szukaj u kogoś, kto ma klucz. Ale myślałem, że zginę. Pokaż, pokaż, pokaż.
Wow. O ja pierdolę. O ja pierdzielę, ale fuks. Ty, co to kurwa jest? Wszystko jest w pułapkę wyjebane. Za przeproszenie. Za przeproszenie. Chciałem przeglądać, a... Aha. Ja pierdzielę. Masakra. Wow. Potrzeba ci czegoś? Tak, bata. Aha, łup. Już nie mogę łupnąć. Już rozbroję, rozbroję. Czy to można rozbroić? Wyłączyć? Zasilanie? Chyba nie do końca, nie? A to jest bardzo mocno oświetlone. Da, da, da. Czy to się... utrzymał się. Świetnie. Teraz bliżej jesteśmy, nie? 53 metry. Kurwa. Dobra. Widzicie? A, już jesteśmy tutaj. Bingo. Pytanie, czy reflektor będzie, wiecie, tutaj nas sięgał. Okej, mam to. Jeden goryl i też elitarny zapewne, czyli ciężki do ogarnięcia. Idzie. Po bloku. Po centrum. Ups. Idzie. Gdzie jest kurwa on? Dostał? Za jednym razem? Wow. Godnie. Kurwa głupia babo. Ciebie trzeba było chyba... Tak. Kurwa mać. Akurat jakiego obezwładziłem. Może. Czemu? Może się wydać moje zachowanie śmieszne, ale czasami irytuje takie głupie, nie? Że nagle tak zauważy, nie? Tylko wstałeś. I już. Mhm. Lipton T. Po prostu. Z takim czymś. O, dobra, znowu mam tę sytuację samą. Jest goryl. No i chuj. Zajebiście. Czy ja tam mogę przejść? Mogę. Jestem czysty. O! O, czekaj. Czyli bonusiki tutaj tylko były. Albo może przejście alternatywne, kto wie. Nie ma co się śpieszyć. Ktoś chyba tutaj uciekał w pośpiechu. 40. Kurwa mać. Ajajajaj. Zapiszmy. Pierdolę, głupio to, nie? Ale jedynka sugerowała często zapisywać. To zapamięta. Weszło. Aj, anuluj. Nie widzisz mnie? Dobra. O kuźwa. O kurwa.
Ale głupia śmierć. Tam widziałem, że są te... Ta elektryczność jest, ale... Coś mi się wydawało, że może być dalej. No i dupa. Dupa. Ja pierdolę, głupota w chuj, nie? A to wystarczy tylko zasilanie wyjąć z tego. Z tej wieżyczki obserwacyjnej. Albo, o właśnie, obejście, zrobić tutaj, a ty chyba mamy nawet klucz. Klucz, ten, wiecie o co chodzi, nie? To zmienia. O, więc to tak. Zasilanie jest tam, dobra. A to i tak muszę rozwalić zasilanie, widzę. Dobra, mam ten temat nagrany. Kurwa mać, no co jest? No, uciekaj, uciekaj no! Ja pierdolę! Ale debilne. I tak kurwa, kolejna śmierć i to się robi nudne. Ale jeszcze tego nie będę ciął. Postaram się. Kurwa, skaczesz już ten... Już masz lecieć... Blokada, no kurwa, ile można? Jasny chuj. Po co to takie? No kurwa, no. Pytam się was. Jakim prawem się pan spytam, nie? Kurwa, idę tutaj. Czaj, nie tutaj. Przez kibel też nie. Znowu? Właśnie pierdol już. Przejdzie. Dobra. Mam ciebie. Ciekawe kto to był. Wow. Muszę się skupić. Spierdalaj, to się nie skupia nic. Mam cię. Co? Czyli tutaj można było przejść, patrz. Inaczej to zrobimy. Ktoś tu patrzy? O, a to jest? Żądlące. Kurwa, skradaj się, bo znowu nas wykryją. Czy tutaj można wejść? Chyba można. No, kurwa, zasilanie z tych wieżyczek i tak dalej, no nie? To wypadałoby. Co są tutaj, co jest z tymi butami? Że przeciwnik ucieka i zapomina o tobie. Wow. Damy to odbył. Wiecie co? Jest. Mam nadzieję, że tego bełta nie będą się użyć. Bełta. Naoszczane, co tam? Nie, mam nadzieję, że mnie nie zobaczył. Ja teraz zapisuję właśnie. Chyba pizda niesamowita. Ale no pizdrajcie wtedy może, nie? I potion. Ja sobie na to zasłużyłem, żeby aż tak gówniany przydział. O, daj mi wygrać. Nie. Dalej. Na szczycie w połowie obsiadłego przez kriogzy budynku. Po
co w ogóle ta ściana światła chroni pałac? Kto chciałby zaatakować kogoś takiego jak Duke? Ale ten jeszcze tutaj czatuje. Czyżby to jakieś jeszcze było drugie zasilanie? Pomyśl. To na pewno nic takiego. Ktoś usłyszał szczekanie psa albo coś. Oczywiście, że wszyscy są pełni napięcia. Nie widzi, nie widzi, nie widzi, nie widzi, nie widzi. Jest. No cóż. Co to kurwa tworzy? Mam cię. Monety. Zajebiście. To wyszło kurwa idealnie. Czy to też, może trzeba było pomyśleć, czy tego pierwszego, ale ten, co był schylony, to zobaczyłby nas. A, i tutaj wieżyczka, cyk. Okej. Okay. No i stąd ja mogę je... O, co to kurwa jest? Aha, komary. Mam cię. I teraz wieżyczka będzie napierdzielać dla nas. No nie? Kurwa, znowu zaproszenie. No ziomeczku, nie teraz, naprawdę. Kurwa, no... Dobra, ich tutaj napier... A, tutaj zasilanie jest, nie? Chyba tak. Chodź, 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 chodź. O. Sorry, sorry, ale no, już za bardzo się, wiesz, wczułem, za dobrze szło. Ach, prawie, no. Tyle brakowało. No, może więcej trochę, no. Zaraz będzie mem, nie? No, takiego mam, takiego, nie? Kurwa, w jakim momencie zapisałem? Pokaż. Jak ja przeprogramowałem? Po co w ogóle ta ściana światła chroni pałac? Kto chciałby zaatakować kogoś takiego jak Duke? Czyli teraz pracuję, a teraz przerwę obwód. To obwód, dobra. Mam cię. Musiałem, nie mogę się powstrzymać. Ale psycho, nie? Teraz będzie. Kurwa, psychiczny, jara się śmiercią. Kurwa, i patrz, nie we... Czy inaczej, wejdźmy tutaj. To się obróci i znowu zrobimy przeprogramowanie. Ale tym bardziej, teraz nie będę goryla szukał, bo on tutaj sobie... No weź. O. Ach. A nie, dobra. Pojebało mi się. Tutaj prawie bym wyszedł, znaczy wyleciał. Gdzie jest ta... O właśnie. Mamy to. O.
Dobra. Trzeba spierdalać szybko, bo wiecie. Widzicie jakie jest? Musiałem potiona. Jedynego potiona brać. Uda się, no muszę się udać, no. Zawsze będzie jakiś to postęp. Ja pierdzielę. Pistolet jesteś skuteczniejszy z niewielkiej odległości, zadaj pobliski przeciwnikom obrażenia i wytrącaj ich z równowagi. No. O, prawie telefon spadł. Sorry. Mogłem puknąć w mikrofon niechcąc. Jest okej. Coś tam strzeliło. Trzeba się rozciągnąć. No dajesz, dajesz, dajesz. Oczywiście, że kontynuuj. Odcinek już widzę, trwa, dobre. 36 minut. Ja pierdolę, to widzisz, to zagrali się, jeszcze się zajebali z dwa razy, trzy. Możemy wykonywać robotę po swojemu, bez szarpania się z formularzami i procedurami. Pobieramy takie opłaty, jakie chcemy i wypłacamy łomot wtedy, kiedy trzeba. Nie chcę tu wykonywać dzieciaków. Jest zbyt niebezpieczny. No to za miesiąc zgłoś się ponownie. Pyknął? Jest tam kto? Nie zmuszaj mnie do przeszukania co... Ej ty! Chodź tutaj! No i się mam. Oj, znowu pukłem. Łup. Potionik. Pach, pach, korytko. Pusta butelka. No, ale ładnie to wygnęli, przyznam. Nie sądziłem, że tak szybko być. Myślałem, że zawiecie. Jeden zostanie, albo jeden od razu już do mnie poleci, bo chuj troszkę realizmu, że lecą. Realizmu. Że od razu lecą do mnie, nie? Takie sztuczne poziom trudności, o. Czyżbym bym tutaj mógł przejść? Tęsknię za pływaniem. Byłem w tym naprawdę dobry. Dawaliśmy lekcje w Adermajer. A co tam ten spierdolił gdzieś? Czy... Utopił się jak chuj. Nie wierzę, ale dobre. Nieźle, nieźle. A sposobkiem się go zrobiło. Sposobem. To nic nie ma do otwarcia, nie ma i nie będzie. Tutaj też spokojnie można, widzę, iść. Też butelkę mam przy sobie. Co tam, plumka, widzę. Czy my mamy tutaj jakieś... Jakieś goryli? Chyba nie. A ten się utopił. Kurwa, jednego podpalisz, jeden się utopi. Pistolecik? Ach, pięknie. I co? Po co do sklepu iść, jak można na ten... Ich tam zjumać. Pytanie, czy ja mogę płynąć? Pokaż. Bum. Czyli nie. Kurwa, trzeba szybko spierdalać. Dobra. Piranie, wszędzie piranie. Nie, szczury wpierdalają, ryby wpierdalają. To kto tutaj... To jest jakiś, nie wiem, roślinożercą czy cokolwiek, nie? Tutaj, bezpiecznie za ten. O, czekaj. O. Dobrze znam jej duszę. Czy tutaj mógłbym wejść?
Pytałem się, ale chyba nie. Tak, bo tutaj będę musiał podpłynąć. W sumie tych... Co to jest? Wielki plac, Duch Daily. Ukryte przejście. Ja pierdolę, już myślałem, że będzie jakiś goryl. Tu raczej... Aha, to są tory. Żeby spierdalać, tak? To od razu sobie wezmę... Pociąg przywołam, jak da radę? Da radę, czy nie da? Tyk, tyk. No nie da. Skoro już jesteśmy tutaj przy takim miejscu, to od razu zapiszę. Tak. Co robi za podróbkę. Ale wygląda i zachowuje się zupełnie jak Abel. Są nie do odróżnienia. Są drobne różnice. Dobra. A zakładając, że zdołasz go poznać, to jak zdobędziemy ten klucz? To już zostaw mnie. To wie, co on tam chowa w tym swoim skarbcu. Będziemy gubić złoto w połowie drogi na Gristol, zanim on zaleczy porannego kaca. O kurwa. To dobry plan, biorąc pod uwagę ten bajzel. Ruchają się. Zawsze nosi ten klucz przy sobie? Jestem pewna. Zrobimy to jutro w nocy, jak zostanie tylko jeden oddział napad. Dobra, już. Nie pomyliłem Podjona. Znowu nie mogłam zasnąć. Czas wyrównać rachunki, Duke Abel. Zszedł na dół? Jest. Mam cię. Nikt mnie jeszcze nie widzi, zajebiście. Rzucę. Tutaj może... A, wszystko to jest w pizdu za... Strasznie mocno oświetlony, nie? Goryl? Goryl. Wodą mógłbym przepłynąć. O kurwa, dwóch. Może w opłocie przejść? Mogę zobaczyć, nie? Zapiszę. A 19 lipiec, proszę. Wiecie już, kiedy nagrywam ten odcinek. Ukryte przejście. Ten idzie. Ten tutaj patrzy. Oni zachęcają. O kurwa. Ups. O kurwa. Kurwa, kabeczek już prze... O dobra, może ona jest drobna jakaś i podmuch wiatru to już naleci. Ale widzicie, zapisałem. Chyba dwóch uśpię tam. Albo chociaż jednego jak się odwróci, no zobaczymy. Czy też ja nie pójdę żywo potem, bo to jednak jest do dupy pomysł. Jakby nie patrzeć. Myk. Trzeba być cierpliwym tutaj. Ty idziesz. Ty zaraz pójdziesz. Halo, jest tam kto? Kurwa. Co?
Dla ciebie to już koniec pracy. Kurwa mać. Nigdzie się nie wybierasz. Nie uciekasz. Ja pierdolę. Tam już widzicie, słyszycie? Baba podjechała, podleciała. Ja pierdolę. Jaka czasami to jest irytująca gra, ja pierdolę. No nie, no nikt nie mówi, że będzie lekko, nie, ale... Nie ma słów po prostu, wiecie. I patrzcie, myk. Przy jednym zawsze ryzykujesz, że pośle cię pod bat za krzywe spojrzenie, a drugi po prostu zanudzi na śmierć. I po was. Jest jeden. Czy będzie więcej? Bo wyjdę tutaj za niego, nagle ktoś mnie klepnie, nie? Czyli mógłbym go ściągnąć. Pieseły. Kwiatka niech sobie poddycha. A po prostu niech się przyzwyczaja do piachu, bo będzie przynajmniej koło ziemi. Od kwiatka. Psy tutaj mogą mnie wyczuć, nie? Duch tego, ukryte przejście. Czyli, że to będzie długa misja i ją podzielimy na dwa. Albo trzy. Tego bym tutaj jebnął już z... Dobry efekt! Ole zajebisty! Pierwszy raz takie coś było, nie? Tam to. O kurwa. Nic się zobaczę. Jesteś tutaj. Ciekawe, kto to był. Kurwa mać. Nie masz po co uciekać. Spierdalaj. Chodź tu. O ty kurwa. Na koniec będę wycierać twoje. Ktoś tutaj chyba jest ogłuszony przez binę, czy mi się wydaje. Jeń kurwa. Za przeproszenie. Takie przeproszenie, że wiecie, nie? No gruba była akcja. Dobrze, że umiejętnie uciekałem. O kurwa. Wcześniej Duke wykorzystuje mechaniczne żołnierze Jindosha. O kurwa, ale się wystraszyłem. Ja pierdolę. O kurwa.
O ja pierdolę. Masakra. Ale głupią minę musiałem mieć, nawet nie będę patrzył na to, wiecie co? Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Tutaj. Kurwa, czemu tutaj? Co? Ty kurwa. Kolejna zamordowana osoba. Gdzie ona jest? Koniec trasy. Kurwa mać. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Zrobimy tak. To jest koniec pierwszej części. Następna będzie wkrótce. Także ta misja będzie podzielona. Widzicie, już jest nawet 51 minut bodajże, chyba tutaj widzę na liczniku. Więc widzimy się w następnej, tak jak mówię, części drugiej, tej misji. Jak będzie, zobaczymy. Prawdopodobnie zacznę od tego, że porozpieprzam tych wszystkich ludzi, co teraz właśnie mnie zabili. Także dzięki za oglądanie i za to, że tutaj jesteście. Także do usłyszenia, cześć.